Cześć, siemanko ludzie, witam was w kolejnym odcinku Banjo-Kazooie Nuts and Bolts miniserii. No i w sumie kontynuujemy nasze zbieranie puzelków. Więc zwiedzimy sobie świat, konkretnie trzeci chyba, bo nie, chociaż za chwilkę tam dojadę, tylko... Kurde, nos mnie swędzi i nie wiem co mówię. Okej, zobaczymy czy tutaj mam jakieś... Aha, czyli tutaj zdobyliśmy dwa. Dobra, no to sobie, to sobie pojedziemy do trzeciego i zobaczymy, co tam mamy za misję. Pamiętajcie, że oczywiście jak w każdej grze, im dalej w grze, tym trudniej. No tutaj tak jest i jak w większości gier, więc wiadomo. Okej, jaką podpowiedź? Jakieś problemy ze zbudowaniem porządnych pojazdów? Poradniki filmowe dostępne w bazie danych pojazdów w warsztacie Mambo mogą dać ci odpowiedzi, których potrzebujesz. Okej, mamy kurczę ten. Mamy ciemno i mamy tylko jeden puzelek. Więc za chwilkę zobaczymy, co to jest. Jest ciemno, jest noc, jest fajnie. O, mamy Jinjo. Mamy Jinjo, więc w sumie z Jinjo możemy sobie pogadać. Co ty tu chcesz? Oto zawody w Jinjo znajdowanie. Posłuchaj opisu, znajdź brakujący. Aha, okej. Zgubiłem kochanego Żarka. Mojego jedynego przyjaciela na tym świecie. Może przestaniesz rechotać i pomożesz mi go szukać. Ciekawy quest. Przemierzaliśmy tereny nad wulkanem, a gdy Żarek zaczął narzekać na gorąco, wtedy zdarzyło mi się kopnąć go tak, że wpadł do basenu. Czuję się z tym źle. Możesz go wydobyć? Aha, świetnie. Okej. Czyli tak, dżin do znajdowania. Stwory te potrafią być bardzo niezdarne. Wysłuchaj rzewnej opowieści i wyrusz, aby znaleźć i odzyskać zgubiony przedmiot. Aha, czyli to jest przedmiot. Lądowy pojazd powinien z łatwością podołać temu zadaniu. Lądowy pojazd, okej. Czyli troszkę sobie stringujemy ten lądowy pojazd, ponieważ no, lepiej by było szybciej jechać w ogóle. Okej. A w ogóle możemy te wszystkie samochody... malować, więc nie wiem, pomalujemy sobie go na przykład na żółto. Znaczy nie go, tylko wszystkie części, o, na przykład to. I mamy żółty pojazd. No. I świetnie. No, więc tak. Więc tak, teraz idziemy do montowania. No i co? No i zasilanie dajemy, silniki małe. Jeszcze mamy właśnie... Trzy silniki, fajnie. Trzy silniki, no i do tych silników powinno być też paliwo, więc mamy dwa paliwa małe, dwa baki paliwa. Więc to chyba starczy, no raczej starczy. No mam nadzieję, że starczy. Okej, dajemy tutaj. I to chyba raczej wszystko. Raczej wszystko. Pływaj, unoś się, raczej nie. No mogę jeszcze dać... Chociaż w sumie... Dobra, zobaczymy sobie najpierw bez tego, a potem jeśli będzie, nie wiem, coś źle, no to po prostu sobie poprawimy ten samochód. Czemu by nie? Dobra, rozpocznij grę, no i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Okej. Wow, ale szybki, holy... Co jest? A czemu Jinjo... Czemu Jinjo tutaj... Co on tutaj robi? Jinjo, czemu ty jesteś? Ja mam cię wziąć, czy co? Czemu oni go tutaj pokazują? Chyba, że to jest... Wow! Wow, to by się zawaliło. To ja mam z nim... A, rozumiem. Dobra, popatrzcie, to jest fajne, że można tutaj po prostu rozwalać takie rzeczy. Joj, spadło, kurde, duże coś. Ale nie, okej. Czyli robimy restart wyzwania i po prostu musimy poszukać tego przedmiotu. Tam w basenie, czyli no dobra, no to jedziemy. Jedziemy do wulkanu. No to jedziemy do wulkanu. Proszę bardzo. Te stworki teraz nie mają jak mnie zaatakować, bo jestem taki szybki. I to mi się podoba. Okej, dobra, już jesteśmy na miejscu, więc mam nadzieję, że szybko znajdę ten przedmiot. Czyli on ma być gdzieś w basenie, tak? Czy nie? Ma być gdzieś w basenie. No coś tam było mówione, że w tym. No jeszcze tam na górę możemy się przejechać, więc raczej to zrobimy, tylko nie wiem jak. Okej, tu jest wyjazd. O, nie. O, Jesus. A może coś takiego? auć. Fuck. O, nutka. Przynajmniej nutkę mamy. Fuck, żrący kwas. Żrący kwas, nie, o to mi chodziło. Nie do końca o to mi chodziło.
Dobra, mamy tam jeszcze jakieś coś. Okej, szybko, wstawaj, kurczę. Oh Jesus, motherfucker. No nie. Dobra, jedziemy tu. Jedziemy tutaj i zobaczymy, czy stąd można wjechać na wyższą kondygnację, jeśli chodzi o ten... Wow! Nie tak, nie o to mi chodziło, fuck. Nie wiem, gdzieś tutaj jest jakiś wjazd. Kurczę, naprawdę nie wiem. A, tu jest, okej, mamy tutaj wjazd. Ale oj, tu się chyba będziemy ślizgać. Oj, 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 tu się ślizgamy, fuck, czyli tam nie dojedziemy. Oh my god. Więc chyba raczej nie tutaj mamy jechać. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam robić. Kurczę, szkoda. Nie mam pojęcia. Chyba będziemy musieli zmienić zadanie. No dobra, zmieniamy zadanie, naprawdę nie wiem. Zakończ wyzwanie. Niestety, nie. No dobra. Potem zobaczymy, może mi się uda, nie wiem. Zobaczę. Dobra, lecimy po puzelka. Lecimy po puzelka, który jest gdzieś tutaj. Gdzie on jest dokładnie? O, tam jest podświetlony, okej. I kto tam chce dać nam ten puzelek? Za chwilkę zobaczymy. O, mamy bagna. Kto to jest? Grumtilda! Proszę bardzo. Wow. Co to jest? Jakieś informacje. Oto słynne drzewo Loco-Loco. Wydaje na świat najlepsze i najtwardsze kokosy na świecie, ale tylko jeden na rok. Mambo bardziej lubi drzewo niż żonę Hambę. Ojej. Drzewo. Okej. Dobra, gadamy z nią. No dobra. Cóż to widzą moje oczy? Kokos wielki i uroczy. Musi być to Loco-Loco. Gruncie ma na ciebie oko. Loco-Loco, Kazui, masz pojęcie, o czym gada ta stara paskuda? Mambo Dumbo nigdy nie przestaje o tym gadać. Zdaje się, że to kokos, który rośnie na tej wyspie już od ponad 100 lat. Kiedy w końcu spadnie, będzie tatusiem wszystkich orzechów. Z orzechem tak wielkim i tak twardym i mocnym na pogrom plantacji coś tam. Czuję zajęwoże do smania strój. Okej, okay, czyli aha, ona chce ten... Okej. Okay. To tylko wielki orzech. Buchniemy go z tej przyczepy. No dobra, czyli okej, rozumiem. Zła wiedźma skradła kokos Loco-Loco i ucieka. Musisz strącić kokos z jej pojazdu. Będzie ci zatem potrzebny pojazd wielki, ciężki i o potężnej mocy. Dobra, więc wybieramy projekty Hamby i to... Byłaby na przykład, mógłby być czołg, ale niestety, niestety, musimy go troszkę przerobić. Ale to akurat jest dobre rozwiązanie, bo jednak te standardowe, kurczę, te nie nadają się tak za bardzo. Dobra, czemu nie mogę tego dać? Aha, części na części, no to, aha, no okej, rozumiem. No to damy to tutaj. Co jest? No fuck. Pływaj i unoś się. Nie o to mi chodzi. Modyfikuj pojazd. To przenieś tutaj. Okej, no i jeszcze paliwo muszę dać. Paliwo. No, chyba starczy. Dobra, zobaczymy jak sobie teraz z tym poradzimy. Nie jest co prawda symetryczny ten samochód, ale... Mam nadzieję, że najważniejsze będzie miał. Czyli po prostu zepchnięcie tego jaja, tego orzecha z jej... Z jej samochodu. O! O kurde! Ha, tego się nie spodziewałem! O, ja pierdzielę, no to naprawdę mało... Ogromną moc ma ten kurczę... Samochód, czołg. No dobra, zdobyliśmy trofeum. No to akurat było do przewidzenia, że zdobyliśmy trofeum. Loco-Loco przepadł gdzieś. Mogę tylko rymy pleść. O, przyczepne koło. Przyczepne koło, świetnie. I teraz możemy się dostać tam na górę. Ale tak czy siak pójdziemy sobie już do... Gdzie jest mój samochód? Tu jest. Pójdziemy sobie z powrotem do światów. Zdobyliśmy puzelek kolejny. No i zobaczymy, czy jakieś światy się odblokowały. No właśnie, kurczę.
Ale ogólnie, jeśli ktoś nie grał w klasykę, czyli Banjo-Kazooie i Banjo-Tooie, to naprawdę niech żałuje, bo naprawdę ta gra, ta Banjo-Kazooie Nuts and Bolts w porównaniu do Banjo-Kazooie i Banjo-Tooie to jest... Nie jest taką dobrą grą. Jest dobrą grą, jeśli chodzi o samą grę, ale nie jest dobra w stosunku do części, że niby część trzecia to taką, o, jeszcze lepsza, coś tam fajne, ale jednak nie. Więc tak czy siak proponuję zagrać w Banjo-Tooie i Banjo-Kazooie. Znaczy najpierw Banjo-Kazooie, potem Banjo-Tooie, albo obejrzeć Banjo-Kazooie na moim kanale. Bardzo by mi było miło, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał. W każdym razie, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. A jeśli ktoś chce pograć, no to musi sobie ściągnąć emulator Nintendo 64 albo kupić konsolę Nintendo 64. I ja jeszcze ją posiadam. Ha, tyle, że jej nie używam niestety. Dobra, zadbaj o to, by łodzie miały ładnie zaokrąglony dziób. Dzięki temu łatwiej... Aha, ej, fajnie. Ta podpowiedź akurat była przydatna, bo kurczę... W sumie to normalne, no ale... A więc wygląda na to, że pokrzyżowałeś plany grunci, by zdobyć dominację nad orzechowymi polami. Tak też sądziłem, że ci się to uda. Ona używała kół o wysokiej przyczepności, więc ty w nagrodę dostaniesz ode mnie 4 takie koła. Będzie tak też ze wszystkimi specjalnymi komponentami, których będzie używać w gruncie w momencie, gdy ją pokonasz. Automatycznie dodam je do twojego wózka. Wymieniłem twoje koła twojego wózka na zakupy na te nowe. Aha, okej. Okay. Pozwolą ci one na wjechanie pod górę po śliskich, zielonych stokach. No to jazda! Okej, więc widzę, że tam odblokowaliśmy coś fajnego, coś nowego. Ale zanim tam pojedziemy, zobaczymy sobie... A właśnie, mamy tutaj puzelek. Więc sobie go weźmiemy. Dobra, mamy puzelek, no i mogę go nawet na piechotę tam zanieść. I coś odblokowaliśmy? Oczywiście, znaczy zobaczymy, czy coś odblokowaliśmy. A jednak jest kula! Więc bierzemy sobie te kule. No i teraz możemy sobie, jako że mamy te lepsze kółka, no to teraz możemy sobie tutaj podjechać i nas nie będzie ześlizgiwać. To jest bardzo fajne. Okej. No dobra. Bierzemy sobie te kule. No i dobra. Okej, widzę, że mam tam te kule dać. No okej. Okej, dobra. Wjeżdżamy sobie tutaj. Tu mamy jeszcze jeden puzelek. A nie, to jest tylko u niego ten puzelek. No dobra, to za chwilkę to damy. Tylko tutaj kulę dajemy. No, dawaj kulę. Myślałem, że jakoś tak się postawi. Musimy ręcznie ją postawić. Wow, gdzie mi, kurde, samochód wyrzucasz? Okej, coś odblokowaliśmy. Bardzo ciekawe. Jeszcze w tamtym miejscu, tak nietypowo. Znaczy, no nie odblokowaliśmy, ale się po prostu pokazuje, ile puzelków jest potrzebne, żeby odblokować tamten świat. Dobra, gdzie jest mój samochód? Kurczę, pod wodą. Dobra, no to sobie go wyjmiemy spokojnie. I to jest fajne, że właśnie nawet samochód można sobie przenosić. Chociaż, kurde, nie za bardzo chce mi... No, do góry. No. Okej. I teraz idziemy sobie do tego gościa. I zobaczymy, co ma takiego... Ciekawego, co ty chcesz? Nazywam się Tomasz Tytularny i jestem we wszystkim fantastyczny. Jestem tu po to, by pozwolić ci rozegrać jeszcze... Coś tam, jeszcze. Aha, orzechowe pola, tak? Nie, fuck, co ja zrobiłem? Aha, czyli on jest od tego, że można sobie tutaj wybrać w menu wszystkie wyścigi i w ogóle, żeby je jeszcze raz sobie powtórzyć. Aja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 j
ja tego nie chcę, fucking shit. No dobra, to sobie pójdziemy teraz do tego świata, który otworzyliśmy po włożeniu kuli do dziury. No i zobaczymy, co to za świat jest, bo jestem bardzo ciekaw, bo w sumie nie pamiętam.
Nutki to waluta w grze. Używaj ich, aby kupować części do Odmambo i projekty Hamby, albo żeby przekupywać coś tam. Rozrywkowie można korzystać tylko z wózka. Nie dam się kołyskać. Wszystkie inne pojazdy można używać w światach gier. Pojazdy, których części nie są rozmieszczane... Dobra, czyli... O! Zaraz, czytamy z puzelek? No! Z drogi śledzie, bo Banjo jedzie. Czyli tutaj mamy puzelek, tak? Czyli jednak mamy tutaj puzelek, dobra. Mam jeden puzelek, fajnie. Okej, nie wiem czemu się tutaj puzelek pojawił, ale okej. No dobra, no to jedziemy z tym puzelkiem do banku. Do widzenia. Z drogi, kurde. Coś się odblokuje? Oczywiście, że się odblokuje. No proszę, drugie drzwi się odblokowały. Wieś, świetnie, pięknie, no. Super, nowiutki poziom. Poziom gry, bohater Klangos rakuje świat gotów. Zapraszamy wszystkich chętnych do gierki Klangosa na molo. Na molo, powiadasz, Klangos? Na molo. Gdzie jest molo? Dobra, tam była woda, więc tam... Zaraz, nie. Molo? Nie wiem w sumie. Dobra, przejedziemy się tutaj i zobaczymy, czy gdzieś wzdłuż tej... Tego będzie gdzieś molo, bo jestem... Bo chcę wam pokazać, co Klangos przygotował. Te nutki też sobie możemy wziąć. No, fuck. Molo. No gdzieś powinno być molo. Ja nie pamiętam dokładnie, gdzie jest, ale gierka w tym molo jest naprawdę przezarąbista, a najbardziej mi się podoba soundtrack. No bo wiadomo, że kompozytor soundtrack w grze zrobił tak samo w Banjo-Kazooie. O, tam jest molo. Soundtrack w grze tej zrobił tak samo w Banjo-Kazooie i w Banjo-Tooie, więc bardzo, bardzo fajnie. Okej, tu musimy troszkę przeskoczyć. Uwaga! Udało się. No i mamy Klangosa. Klangos Arcade. No i co ty tutaj przygotowałeś, Klangos? Zobaczymy. Czuł komisiel, Klangos wreszcie opuścił gruncie, chce stworzyć najlepszą grę wideo w historii. Tytuł: bohater Klangos ratuje świat. Klangos jest wielką gwiazdą. Misiel może zdobyć nutki. Zagraj. Dobra, no to sobie zagramy. I jak to będzie wyglądać? Wow, bohater Klangos ratuje świat. Wciśnij start. Klangos of 2008. No świetnie. Ale obrazek z tyłu fajnie wygląda. Dobra, wciśnij start. I ta muzyczka. To jest po prostu zarąbista muzyczka. Strasznie mi się podoba. Graj. Dobra, graj. Dziury. Mamy 5 poziomów z tego co widzę. Prace trwają, nie wygrano. Dziury. Okej, no i jak widzicie, tak wygląda ta gra. Teraz możecie sobie troszkę posłuchać tego soundtracku, bo jest naprawdę świetny. Oh my god, no kurde. Nie jestem dobry w tej grze, dlatego musicie sobie jeszcze raz troszkę posłuchać. Jest wygrana, gratulacje. Świetnie, teraz patrz, Misiel gra Klangosa najlepsza na świecie. Klangos nagrodzi umiejętności platformowe z coś tam. Złoczyńcy. Okej, okay. Złoczyńcy, aha, czyli to są ci złoczyńcy. No dobra, czyli musimy ich przeskakiwać jakoś. Uwaga, o. Okej, okay. Okej, okay. Uwaga. Okej, okay. Uwaga. Wow. Jest, udało się, o świetnie, nigdy mi tak dobrze nie szło, fajnie, ale na pewno i tak prędzej czy później przestanie mi się udawać to. Okej, okay. Trzeci, aha, prace trwają, czyli wygraliśmy, no dobra, bardzo mi się to podoba. Kurde, powinni ogólnie wypuścić tę grę jako grę osobną na kompa na przykład, bo bardzo fajna jest, chociaż bardzo krótka, ale fajna. No okej. Okay. Jeśli chcecie sobie usłyszeć pełną wersję tej muzyczki, tej melodyjki, to wpiszcie sobie w Google, w YouTubie najlepiej Klangos Game Soundtrack czy coś takiego. Klangos Nuts and Bolts
soundtrack, chyba że jak nie zapomnę, to dam link do tego w opisie i możecie sobie posłuchać. Ja strasznie lubię takie dźwięki, bardzo mi się podobają, kojarzą mi się z takimi naprawdę retro grami, po prostu no świetny klimat. Okej, więc co możemy sobie jeszcze zrobić? Pójdziemy właśnie do tych nowych odblokowanych światów w końcu sobie pójdziemy, czyli tak, teraz tu jesteśmy, gdzie dokładnie? Aha, już wiem, dobra. No, fajne drzewo. Takie spiralne. Fajne. O, jeszcze tu nutki mamy. No fuck. Nutki zawsze spoko. Okej, jeszcze tutaj są nutki. No i dobra, więc tam, idziemy do tamtego. Idziemy do tego świata. Tu oczywiście nie możemy pływać, ale to wiadomo. Znaczy, możemy pływać. Chodziło mi o samochód, że samochód nie może pływać. Wejdź do świata Banjolandia i zobaczymy, co to kurczę jest za świat. Chociaż można się domyślić, ale to może mówię tylko dlatego, że ja wiem, co to za świat. Pamiętaj, Kazooie, może podnieść i wnieść każdy ruchomy przedmiot. Stań wystarczająco blisko i... aby użyj mapy, okej. No i dobra, i co my tutaj mamy takiego ciekawego? A nie, czyli to nie jest ta mapa, o której myślałem? Nie, to jest ta mapa, w rolach głównych, Banjoland. W rolach głównych, czyli to jednak to... Chyba, nie wiem. A jednak to, okej. I co my takiego mamy tutaj ciekawego? Pan Mięśniak jako komitet powitalny. Boguś jako zdeprymowany dozorca. Kapitan Blaber jako żeglarz bez złudzeń. Patelski jako nadęty kostosz. Klangos jako przeciętny wyrobnik. Znowu. Mambo Jumbo. Ten z pomysłami ponad swój status. No i świetnie. Więc łączymy się z naszym światem. No i tak wygląda nasz świat. Tak wygląda kolejny świat. I czemu jest taki wyjątkowy? Bo ten świat to tak naprawdę muzeum. Ten świat to tak naprawdę muzeum i zobaczcie na przykład tutaj. To jest jeden z pojazdów, znaczy nie pojazdów, tylko to jest Banjo w postaci łodzi podwodnej, czyli z Banjo-Tooie. Z Banjo-Tooie. Nawet model jest taki sam. Ta grafika taka nisko rozdzielczościowa i w ogóle. No właśnie. I tam widzimy obrazki. Tam widzimy obrazki różne. Oczywiście ten obrazek pierwszy nie jest... Chociaż w sumie nie wiem, nie mam pojęcia. Ale ta ryba... I to... Tutaj... Jest z pierwszej części, znaczy pierwszej i drugiej. No dobra, i lecimy dalej. Tu mamy gruncie... Okej, tu widzimy z Banjo-Tooie. I z Banjo-Kazooie grę, Gruntilde. I oczywiście soundtrack z różnych rzeczy, z różnych części gry. Z różnych światów. Oho, tu widzimy jakiegoś gościa. Stylizowany właśnie na pierwszą część, że oczy, jakiś przedmiot, który ma oczy. Okej, jedziemy dalej. Tutaj co mamy? Ogólnie tu mamy kapelusz takiego wielkiego bałwana z któregoś tam świata. Freezy Peak dokładnie. Okej, i widzę, że tu jest po prostu jakaś część tego, trochę roztopiony ten, ale jednak jest. Okej, jeszcze sobie tutaj pojeździmy i co my tu mamy? Jakieś drzewo, oczywiście wiadomo jakie to drzewo, pocięte w kawałkach, ale trudno, ale jest. Okej, jeszcze coś, o, tam jest... Wow! Co oni mi tutaj robią? Won mi stąd. Won mi stąd, kurde. Tam widzimy szczęki, a to są prawdopodobnie szczęki, aha, widzę złote zęby, czyli to są szczęki po prostu tego wielkiego żarłacza wielorybiego. Ze świata z pierwszej części, dokładnie Rusty Bucket Bay. Okej, co mamy jeszcze takiego? Ja się tutaj tak rozglądam. Tam mamy jakieś jajeczka, dobra, tu jest głowa Mambo. Okej. O, i teraz w tle leci motyw z tego, jak to się nazywa, kurczę.
Z takiego horrorowego bardziej świata, też z jedyneczki. Tutaj mamy też jakiś świat, ale nie kojarzę jaki. Tam mamy kolejne obrazki, Banjoland. No i dobra. Więc myślę, że na tym zwiedzaniu lekkim zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wkrótce. Kolejny odcinek będzie ostatnim odcinkiem, niestety ostatnim odcinkiem z tej serii, ale jako, że to jest miniseria, to akurat jest po prostu, mało tych rzeczy, żeby, bo nie chcę wam pokazywać całej gry, bo naprawdę jeśli ktoś ma Xboxa, a nie grał w tę grę, to naprawdę musi w to zagrać, bo to jest po prostu tak świetna produkcja, że naprawdę warto samemu zagrać, nie znając fabuły. Ja tylko wam tak pokazuję, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie. No, w każdym razie możecie napisać w komentarzu. Jeśli ktoś się wymyśla i napisze dobrze, to ja po prostu potwierdzę.